Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj jako Zjednoczenie Konserwatywno-Narodowe Środowisk Siedleckich zapraszamy, chcielibyśmy Państwa zaprosić na konferencję, debatę odnośnie ciepłownictwa w Siedlcach. Będzie to spotkanie otwarte, które odbędzie się w Nowym Kinie w Siedlcach. Na spotkanie został zaproszony przed chwilą pan prezydent Siedlec Andrzej Sitnik. Serdecznie zapraszamy. Na pewno będzie bardzo ciekawa debata, bardzo ciekawe możliwości, które będzie można w Siedlcach wykorzystać. Proszę o zabranie głosu kolegę Wyrzykowskiego. Szanowni Państwo, dotychczasowe spotkanie organizowane przez prezydenta nie zdały egzaminu, ponieważ były organizowane w godzinach pracy urzędu, kiedy inni też pracują. My też jesteśmy przedsiębiorcami, też poświęcamy swój tutaj czas, który moglibyśmy zarabiać pieniądze. Dlatego pomyśleliśmy o tym, żeby spotkanie zwołać na przyszłą sobotę, 1 października o godzinie 16 w Nowym Kinie przy ulicy Wiśniewskiego w Siedlcach. Spotkanie charakter otwarty, zapraszamy prezydenta, może jakiegoś przedstawiciela też sobie dobierze. No i co tu dużo mówić, zapraszamy na prawdziwe spotkanie z mieszkańcami, takie jak powinno być. Chciałbym, żeby również głos zabrał pan Leszek Szymański. On był radnym Rady Miasta Siedlce wielu kadencji, był również przewodniczącym Siedleckiej Komisji Infrastruktury Gospodarki Komunalnej w ramach Rady Miasta Siedlce i jako osoba, która profesjonalnie zajmuje się tematem grzewczym, sprawami ciepłownictwa, również dołącza do tego wydarzenia, będzie tam prelegentem i proszę tutaj dzisiaj o zabranie głosu. Pan Leszek Szymański. Dzień dobry Państwu. Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu w ramach tak zwanej demokracji lokalnej i liczymy, że weźmiecie Państwo szeroki udział. Proszę Państwa, sprawa jest na tyle poważna, że pojawiają się dwie opinie. Jedna opinia to jest pracowników przedsiębiorstwa energetycznego w Siedlcach, którzy twierdzą, że źródło energii centralnej, czyli kotłownia centralna, nie jest przygotowana do sezonu grzewczego i grozi nam po prostu chłód w domach, niedogrzanie. Natomiast druga strona, prezydent potwierdza słowa prezes przedsiębiorstwa energetycznego, że kotłownia jest przygotowana. Tak troszeczkę obserwując wypowiedź z konferencji pani prezes, która zapewniła, że PEC, czyli elektrownia, kotłownia centralna jest w 100% przygotowana, a pracownicy po prostu robią zamieszanie, wyłapałem taki wątek, w którym wypowiedziała się, że jeżeli zabraknie nam jednego źródła, czyli kotłownia według założenia pani prezes jest przygotowana do spalania gazu, jak i do spalania węgla, jeżeli zabraknie nam jednego źródła, to z automatu przełączymy na drugie i wszystko będzie ok. Chciałbym zwrócić uwagę i Państwa, i pani prezes, że zapotrzebowanie energetyczne dla mieszkańców Siedlec szacowane jest w granicach 130-150 MW. Na gaz jest przygotowywane 80 MW ciepła, a na węgiel 50 MW. I nie wyobrażam sobie w momentu, kiedy zabraknie jednego z czynników, ten niedobór ciepła pokryje zapotrzebowanie ciepła. O tym chcemy rozmawiać i chcemy wprost zapytać prezydenta, kto mówi prawdę, kto kłamie, kto wprowadza w błąd społeczeństwo. Także serdecznie, jednocześnie chcemy upomnieć się, dlaczego tak wysokie podwyżki nastąpiły. Proszę Państwa, 67% PEC podniósł cenę energii za ogrzewanie naszych domów i dostawy nam ciepłej wody. Przy czym rząd ograniczył podwyżki do 45%. Do 40% to nie znaczy, że ma być 45%. Może być i powinno być niżej. O te pieniądze w imieniu Państwa również chcemy się upomnieć, ale możemy to skutecznie zrobić przy Państwa obecności i szerokim wsparciu społecznym. Serdecznie zapraszamy 1 października o godzinie 16:00, Nowe Kino, ulica Wiśniewskiego, pierwsze piętro, sala konferencyjna. Dziękuję bardzo. I warto dodać, że nie będzie selekcji gości, nie będzie się trzeba zapisywać, tak jak na wczorajsze spotkanie z pewnym politykiem.
i nie będzie takiej obstawy, która będzie selekcjonować, kto może wejść, kto nie może wejść. My wynajęliśmy salę, zapraszamy każdego, niezależnie od jego poglądów i tak dalej, bo zimno może być wszystkim, niezależnie od tego, jakie poglądy wyznaje. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Dziękujemy.